Lustro dla wszystkich zakochanych. To lustro robią dla Państwa z okazji rocznicy mojego kanału. 5 maja 1921 roku założyłam swój kanał Orakel Miłości u Loeli. I właśnie w tym tygodniu minął rok, jak dla Państwa nagrywam. Także cieszę się, że już rok jesteśmy razem. I wiem, że lubicie lustro, więc co tydzień dlatego aktualizuję ten rozkład lustro. Jednakże zapraszam kochanych widzów, słuchaczy, subskrybentów do innych, do oglądania innych również rozkładów, które będą dzisiaj, jutro, w następnym tygodniu. Rozmaite tematy, rozmaite karty, talie, rozkłady. Dzisiaj, kochani Państwo, robię te lustro z trzech różnych talii na przykład. Z dwóch talii Tarota i z jednej talii Lenormanda. Zaraz pokażę te talie, jednakże proszę wszystkich nowych o subskrypcję mojego kanału. Proszę o komentarze, czy ta wróżba lustro z Wami rezonuje, w jakiej części. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę i zapraszam na wróżby indywidualne, które można nabyć poprzez e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie do mnie, jeśli jesteście potrzebujący, na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Powróżę Wam indywidualnie, prywatnie. Oczywiście napiszę Wam, jakie są warunki takiej wróżby. Proszę, zapraszam na kontakt poprzez e-mail. Kochani, wróżba miłosna dla wszystkich zakochanych. Jego strona, czyli Waszej osoby ukochanej, to strona lewa. I tutaj używam talii Tarota Mistycznych Momentów. Po środku, co Was łączy, jakie myśli, uczucia i zamiary Was łączą, do tego używam talii Lenormanda. I Wy, osoba pytająca, jesteście tutaj po stronie prawej. Wasze myśli, uczucia i zamiary i do tego używam Tarota Światła i Cieni. Także trzy różne talie i do tego jeszcze użyję, kochani Państwo, talii miłosnej na końcu, co chce Wam przekazać partner. Talia miłosna, przekazy prosto z serca. Dobrze, zaczynamy. Już kartę oczyściłam, rozłożyłam, żeby zaoszczędzić czas. Proszę, zamieniamy się w słuch, kochani. Co Wy myślicie o tym związku, relacji, sytuacji, która jest? Paś pentakli. Paś pentakli, to myślicie o tym, że ten związek jest bardzo młodziutki, niedojrzały, że ten partner, być może młodszy od Was lub młody duchem, jest jeszcze niedojrzały, szuka być może coś stabilnego, ale nie umie, nie ma doświadczenia, błądzi. Nie jest doświadczony, nie wie sam, co chce. Jednakże być może szuka tutaj rzeczywiście coś stałego, ale miota się, na razie jest pasywny, nie wie, co zrobić. I tak samo jest ten związek, taki niedojrzały, nie wiadomo, co to jest jeszcze, tak? Paś pentakli wpatruje się, czyli ten Wasz partner, Wasza osoba, w której jesteście zakochane, Wasza osoba ukochana wpatruje się, podgląda, nie wie, jak robić, nie ma praktyki, nie umie po prostu jakby tutaj dobrze, właściwie się zachować, by ten związek był stabilny. Uczy się, nie ma doświadczenia. Brakuje tutaj na pewno akcji. Nie ma tak naprawdę żadnej akcji ze strony osoby ukochanej. Jest tylko pasywność, oczekiwanie Wasze na jego działanie. On tylko jest zapatrzony, podgląda Was, myśli o Was, planuje, marzy,
ale nie ma, absolutnie nie ma z jego strony żadnego działania. I o tym właśnie wiecie i myślicie o tym. U niego w myślach paść kielichów. Paść kielichów to znów osoba młoda, młodsza od was lub młoda duchem, stylem, taka młodociana. Paść kielichów to osoba zakochana po uszy, widzicie, z głową w chmurach, pragnąca szczęścia. Na pewno poczuł coś nowego do was, jakieś nowe emocje, nowa miłość. On poczuł nowy przypływ, być może emocji i myśli o was. To uczucie zakochania w nim, owszem, jest, ale jak widzimy, pomimo że te emocje w nim opływają, że on myśli o tym związku, o was, o uczuciach, to siedzi, nic nie robi, tylko buja głową w obłokach i tylko marzy, tylko ma iluzję, tylko jest rozmyślony, czyli rozmyśla, tak? Zamyślony, rozmyśla. Natomiast brak tutaj znów akcji. Czyli iluzji, pomysłów, marzeń ma dużo, ale brakuje mu doświadczenia, stabilności i brakuje akcji. Także w dwóch tych przypadkach niestety są to karty pasywne i niedojrzałe, niedoświadczone. I tak właśnie zachowuje się wasza osoba ukochana, tak właśnie pasywny jest ten związek. Co was łączy na poziomie głowy, czyli mentalnej, na poziomie myśli obojgu? Oboje chcecie spotkania, oboje pragniecie tak naprawdę się spotkać. To spotkanie być może nie dochodzi do skutku, ale pragniecie, marzycie, myślicie o tym, by się spotkać, by mieć randkę. To was łączy, pragnienie spotkania. Schodzimy teraz na poziom serca. Poziom serca u waszej osoby ukochanej. Co myśli i co czuje? 10 mieczy to karta przeciążenia. To karta depresji. Coś was, bo to jest strona wasza, czyli wasza strona osoba pytająca. Coś was przygniata emocjonalnie. Coś was po prostu przeciąża, jakiś balast. I nie możecie się wręcz z tego bólu, z tego ciężaru podnieść nieraz, ponieważ jakbyście czuli, że to nie ma sensu, że coś dobiega końca, że to jest za ciężkie, za trudne, za skomplikowane, za mozolne. Te 10 mieczy przekuwają wam głowę. Jak widzicie, nie tylko głowa, ale i serce, duszę, ciało. To jest ból. To miecze oczywiście was ranią i sprawiają wam niesłychany ból. I tak właśnie się czujecie. Pełno w was, kochane osoby pytające, bólu, cierpienia emocjonalnego. Wasza osoba ukochana. To cesarz. Cesarz na poziomie serca. Wasza ukochana osoba jest bardzo silna, egoistyczna. Jest osobą trudną. Jego uczucia są powierzchowne, ponieważ dla niego najważniejszą osobą jest on sam. Jego poczucie władzy, poczucie majestatu, czyli poczucie właśnie bycia ponad wszystkim. Jego miłością jest miłość własna. On kocha tylko siebie. On kocha wszystko to, co jemu sprawia przyjemność. To jest osoba o bardzo silnym, władczym charakterze i o dużej dawce egoizmu. Także tutaj osoba w pewnym sensie narcystyczna, która
Kocha przede wszystkim i stawia przede wszystkim na pierwszym miejscu siebie samego. To on ma w sercu. Co was łączy na poziomie serca? Na poziomie serca łączy was pragnienie bycia szczęśliwym, prawdziwie szczęścia. Jakby oboje błagacie, żebrzecie wręcz o te szczęście. Chcielibyście być oboje szczęśliwi, mieć jakieś krótkie nawet momenty szczęścia, by się to, co, o czym marzycie, ziściło, spełniło. Schodzimy teraz, kochani, na poziom waszych zamiarów i planów. Wasze zamiary, osobo pytająca. Dwa kielichy. Dwa kielichy, kochani, to miłość. Kochankowie, szczęście, romans, afera. Dwa kielichy to pojednanie, balans, piękny, romantyczny czas, spotkanie dwóch energii, które łączą się w jedność. Podjęcie jakiejś emocjonalnej decyzji, by się spotkać, by być ze sobą szczęśliwym, by spróbować, by mieć piękny, romantyczny czas. Także dwa kielichy to przyjaźń i romans, to balans, harmonia, to romantyczne energie, które łączą się jak dżin-dżan w relacji damsko-męskiej w jedność. Energia damska i męska, która w nieskończoności, w harmonii łączy się w jedność. I tego wy pragniecie. Tutaj jeszcze na spodzie, w przełożeniu kart Tarota, siedem pentakli. Siedem pentakli w zamiarach, w planach, w temacie to w sumie negatywna karta. Siedem pentakli to kradzież, oszustwo, zdrada. Jakbyście czuli, że w tym związku, pomimo pięknych zamiarów, nadziei, marzeń, że być może coś jest iluzją, ponieważ być może, że macie do czynienia tutaj z kimś, kto nie do końca gra z wami uczciwie, kto być może was oszukuje. No i to, przepraszam, siedem pentakli, siedem monet. Ach, siedem monet, przepraszam, ja wzięłam siedem mieczy. Siedem monet to jest oczekiwanie. Wow, przepraszam, jeszcze teraz poprawiam się. Siedem monet to jest, miecze, przepraszam. Czyli siedem monet, siedem pentakli, siedem monet. Siedem monet tutaj to jest oczekiwanie. Oczekiwanie po zasianiu ziaren na efekty. Jakby przeczekanie, odpoczynek i czekanie na rezultat. Co z tego jeszcze może wyjść, tak? Ponieważ planów, marzeń, być może nawet iluzji jest dużo, ale wolny, bardzo wolny czas rozwijania się tej relacji. I czekacie tutaj, czy coś się w ogóle jeszcze wydarzy, czy jeszcze w ogóle tutaj dojdzie do tego spotkania, dojdzie do szczęścia między wami. Siedem pentakli to bardzo wolny czas. No, siedem pentakli, kochani, to wręcz może potrwać nawet do siedmiu miesięcy. Takie oczekiwanie wasze na szczęście z tą osobą ukochaną. Po stronie waszej osoby ukochanej wisielec. Czyli w zamiarach, w planach wisielec. Czyli on myśli, myśli, myśli. Patrzy na tę relację, na was, na to, co was łączy z innej perspektywy. Tak jakby na głowie stanął i jeszcze raz wszystko sobie segreguje, myśli, przemyśliwuje, analizuje, by rozwiązać tutaj jakieś problemy, które ma on z tą relacją, ze sobą, samym i tak dalej. Więc tutaj jest wisielec, brak akcji, pasywność, pasywność,
Pasywność. No, pasywność tutaj już jest trzeci raz w tym rozkładzie, więc jakby ten związek, ta relacja stanęła w miejscu i się w ogóle, absolutnie w ogóle nie rozwijała. Nie ma akcji, brak planów, brak jakichś zamiarów. Tutaj mamy króla mieczy. Król mieczy to oczywiście osoba zimna, ostra, która intelektualnie na poziomie głowy myśli, co dalej zrobić, bez emocji, bez uczuć, tylko na zimno wyrachowanie, co on ma zrobić tutaj w tej relacji. Także on się zastanawia, myśli, co ma zrobić i rzeczywiście jest tutaj pasywny, tak? Pasywny w działaniu. Nie ma, absolutnie nie ma tutaj w tej relacji żadnego działania. Stanęło wszystko w miejscu, zamroziło się, umarło. Pomimo to, że jest pragnienie spotkania i szczęścia. I tutaj jeszcze, co Was łączy, kochani, w zamiarach, w planach, to jest przyjaźń. Przyjaźń, która jest, czujecie tą przyjaźń, być może bratnia dusza, natomiast być może jesteście dla siebie pomocni, nie wiem, mili, lojalni, ale tylko jesteście teraz na stopie takiej przyjacielskiej bardziej, natomiast relacja miłosna jest zamrożona, pasywna, zbyt pasywna. Zobaczmy teraz, co chce Wam przekazać Wasza osoba ukochana. Erfolg, czyli sukces. Hab Vertrauen. Es wird ein happy end auf der ganze Linie geben. Czyli miej zaufanie. Będzie jakieś szczęśliwe zakończenie na całej linii. Czyli być może pomimo tej pasywności, kochani, pomimo tego oczekiwania żmudnego, męczącego, będzie jeszcze tutaj jakiś sukces, jakiś happy end. Co oczywiście Wam jak najbardziej, kochane, kochani, życzę. Dziękuję serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie tu sukces w tej trudnej, pasywnej takiej relacji. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego, słonecznego weekendu i zapraszam oczywiście na jutro na piękne wróżby, rozkład tygodnia. Jutro robię krzyż celtycki, wróżbę, zupełnie inny układ. Zapraszam Was serdecznie. Dziękuję za Waszą obecność. Proszę o komentarze, lajki z kciuczkiem w górę i zapraszam wszystkich nowych do subskrybowania mojego kanału. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia o nowych wróżbach. Do usłyszenia już wkrótce.